Że mówił o proroctwie. Paweł mówi coś takiego, że kto językami mówi, ten z samego siebie buduje. Kto prorokuje, zbór buduje. Cześć. Proroctwo to nie jest coś takiego, wiecie, ciężkiego, takiego niedostępnego. To jest bardzo proste. W Starym Testamencie prorocy to byli ludzie, którzy byli nazywani dosłownie widzącymi. Oni inaczej widzieli. Oni widzieli tak, jak Bóg widzi. I przekazywali te słowa, które im Bóg mówił, nie? I byli prześladowani, zabijani. I Jezus mówi coś takiego, że błogosławieni jesteście, kiedy was będą prześladować i na śmierć wydawać, gdyż tak czynili z prorokami, którzy byli przed wami. Czyli będą czynić tak samo. I w Nowym Testamencie nie ma nic nowego. Kiedy Bóg udziela nam Ducha Świętego, my widzimy tak jak Bóg. Każdy z nas ma ducha proroczego. Gdyż w objawieniu jest napisane, że świadectwo o Jezusie jest duchem proroczym. Amen. Halleluja. Tak? Ale ktoś może powiedzieć, ale ja nie jestem prorokiem. To tak samo, jakbyś powiedział, że zgadzał się z tym, że masz ducha człowieczego, ale nie jesteś człowiekiem. Wiecie, ja nie lubię czegoś takiego, tego słowa urząd. Myślę, że wy też. Źle mi się to kojarzy. Mam złe doświadczenia z tym słowem. Myślę, że nie tylko ja. Widzicie, to jest prostsze niż nam się wydaje. Ale fakt jest taki, że mamy złe doświadczenia z tym. Boimy się tego, bo to jest nowe. Bo zostało nam to przedstawione może w jakiś taki skomplikowany sposób, nieosiągalny. Albo mamy takie nauczanie właśnie, że to prorok, tak, niech co tam prorokuje. Ja mam inny dar. Ale każdy może prorokować. Amen. Taki jest fakt, taki jest standard. Każdy, kto wierzy, że może to robić, to będzie to robił. Amen. I chcę was zachęcić do prorokowania teraz, kiedy będę mówił. Mogę prorokować. Jest napisane, że Jezus, wstąpiwszy na wysokość, ludzi darami obdarzył. Nie obdarzył, ale obdarzył. Czyli ty, chrzcząc się, zanurzając się w jego śmierć, wynurzasz się do życia, aby owoc przynieść Bogu. Już masz to wszystko. Teraz przez Ducha Objawienia odkrywasz tylko to, czym cię łaskawie Bóg obdarzył. Przez Jego Ducha Świętego. I nawet nie wiesz, że to masz, a już to masz. I na tym polega objawienie właśnie. Że my to nie otrzymujemy, ale to odkrywamy, że już to mamy. I jakby nieodłączną częścią Ducha Świętego, Ducha Proroczego, są sny. Są różne rodzaje snów.
Ku zbudowaniu chciałbym opowiedzieć o pewnym rodzaju, który Bóg jakby przejawiał się w moich snach. I będę mówił o wszystkim. Ale żeby was tak zachęcić, żebyście nie lekceważyli snów, które Bóg wam daje. Żebyście prosili. Żebyście pytali Boga, żebyście mówili do Niego, żeby mówił do was przez sny, żeby kiedy wam da sen, żebyście odpowiadali Mu na to, co On do was mówi. Gdzie relacja z Duchem Świętym polega na posłuszeństwie. Kiedy On wam coś mówi, kiedy wy jesteście posłuszni i używacie tego daru łaski, który On wam daje do posługiwania innym, aby zgromadzenie święci wywołani byli zbudowani. Dwa lata temu, może to było coś takiego, miałem taki sen, że znalazłem się w Egipcie. W Egipcie, kiedy Izraelici byli jeszcze w niewoli. I znalazłem się w pewnym pomieszczeniu. Myślę, że to był dom, gdzie był mężczyzna i kobieta. I ta kobieta była w ciąży. I byli bardzo smutni. I ja jakby się pojawiłem i oni mnie zobaczyli jako anioła. Ja się unosiłem w powietrzu. I oni mnie zobaczyli i przelękli się mnie. I ja mówię, żeby się nie bali. Tak jak to zwykli czynić aniołowie, kiedy ludzie ich zobaczą. I mówię, że przychodzę do nich z pewną wiadomością, że... A, bo oni się martwili, że to dziecko, kolejne dziecko, rodzi się do niewoli. A zaczęło się taki proceder tam, że Egipcjanie po prostu zabijali dzieci Izraelitów. Bo bali się, że ten naród rośnie w potęgę i w pewnym momencie zagrozi swoją liczebnością im. I ja im mówię, że to dziecko, które ty nosisz, nie urodzi się jako w niewoli, ale urodzi się już jako wolne. Wiecie, ostatnio też miałem podobny sen. Ja wierzę, że... Wiecie, zawsze lubiłem fantastykę. Zawsze mi to tak... lubiłem fantastyczne książki, historie i zawsze mnie to tak podbudowywało. Znaczy podbudowywało. Lubiłem wyobrażać sobie, kiedy czytałem najpierw komiksy, jakieś książki fantastyczne. I kiedy się nawróciłem, to wiecie, miałem takie, było tak, też takie czasopismo chrześcijańskie, nie wiem, czy teraz jest jeszcze, to był tytuł, można też kupić chyba na internecie, absolutnie fantastyczne. I kiedy Duch Święty, tak rozmawiałem i Duch Święty, miałem takie myśli, wiecie, i to nie były moje myśli. Duch Święty mi mówił, wiesz, że ja jestem lepszy niż te wszystkie historie fantastyczne. Wiesz, że ja mam lepsze rzeczy niż te wszystkie
wymyślone. Niż to, co czytałeś, niż to, co, czym się fascynowałeś, ja mam coś o wiele lepszego dla ciebie. Myślę, że my zaczynamy odkrywać to. I nie wiem, czy załapaliście, czy to, co teraz wam opowiedziałem. Wiecie, bo ja uważam, że w pewnym sensie to był sen. Ale ja myślę, że w rzeczywistości ja tam byłem. Amen. Rzeczywistość taka jest, że to my jesteśmy aniołami. Halleluja. Myślcie. Przemieńcie swoje myślenie. Jest więcej. Chcę was sprowokować. Możecie się ze mną nie zgadzać. Macie takie prawo. I żeby wam jeszcze tak dokręcić śrubę, bić wam jeszcze jednego klina, powiem wam sen, który miałem. Bo dwa tygodnie temu znalazłem się w Nazarecie. W czasach Jezusa. Był zgiełk. Nie wiem, czy czytaliście, ale Nazaret słynął z domów publicznych. Znalazła się tam kobieta, która była z innego kraju i przyprowadziła do Nazaretu swoje panny, która, ona była właścicielką tych kobiet, lepiej obyczajów. One były ładnie ubrane, inaczej można powiedzieć. Wiem, że to, co teraz powiem, jest kontrowersyjne, ale Jezus taki był. I one były chore. One były chore. Ona usłyszała, wiadomo, o Jezusie, że Jezus uzdrawia. Że On rozmawia z pijakami. Założnicami, że nie odrzuca nikogo, kto do niego przyjdzie o pomoc. I ona też postanowiła przyjść do niego po pomoc i prosić o uzdrowienie dla tych swoich niewolnic. Było ich 30 lat i dowiedziała się, że Jezus ma przechodzić tamtędy i czekała na Niego. Kiedy Jezus nadchodził, to było coś takiego, taki kurz się unosił, wiecie? I taki zgiełk. Jeśli szukałeś, chciałeś wiedzieć, gdzie jest Jezus, to było takie, wiecie, uczniowie za nim chodzili, z nim, także było poruszenie w tym miejscu. Ja to wszystko oglądałem jak po prostu film. I kiedy on się pojawił, mój opis teraz będzie niedoskonały tego, ale biła od niego taka, wiecie, na pewno to słyszeliście już, światłość po prostu. On był taki męski, wiecie, on był
pewny siebie taki. I to, że on rano wstawał i szedł modlić się i rozmawiał z tatusiem, to tatuś mu mówił, wiecie, ja wierzę w to. Mówił mu, co ma robić przez cały dzień. Gdzie ma pójść, co zrobić, kogo uzdrowić, jak się spotka. I on po prostu, jego nic nie zaskakiwało. Nie? On to robił jako człowiek. I wiecie, wiedział, co się stanie. Wiedział, że spotka tę kobietę. Wiedział, co ona od niego będzie chciała. Przecież tatuś mi to powiedział. Myśl. Mówię to do siebie. Ja ci patrzę, nie? A on pomimo, że wiedział, co ona chce, podszedł do niej i zapytał się, czego chcesz? I ona po prostu w pierwszym momencie, wiecie, oniemiała. Zaskoczyło ją to, że ona jakby wiedziała, że on wie. I w pewnym momencie jakby klatka tej historii się zatrzymała. Wszyscy jakby tak zastygli, a Jezus popatrzył na mnie. I Jezus wiedział, że ja to oglądam, wiecie? To jest normalnie czad. Ja po prostu cały zacząłem się trząść, nie? Kiedy w ogóle obudziłem się, to płakałem, nie? Teraz nawet mi się do oczu cisną łzy. I on naprawdę taki jest. On, jest napisane, że on nie potrzebował świadectwa o człowieku, powiedział co było w człowieku. On nie musiał jej tłumaczyć, ten musisz się naprawić. Co to, dlaczego? Nie uzdrowię twoich tych niewolnic. Ty jesteś grzesznikiem. Nie potępiał jej za to, nie? Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego? Bo on nie przyszedł potępiać ludzi, tylko ich zbawić. On nie przyszedł nas potępić. On przyszedł nas zbawić. I wiecie, każdy, kto się z nim spotkał, jego życie się diametralnie zmieniało. Wiecie, on głosił, tak. Ale samo to, że ty zostałeś uzdrowiony i że spotkałeś i byłeś w jego obecności, to po prostu zmieniało twoje myślenie. Ludzie nie mogli tego wytłumaczyć słowami, co się z nimi działo. I wiecie, i naraz uczniowie, on jeszcze z nią rozmawiał i naraz uczniowie zaczęli go tam klepać. Idą, musisz się schować, musimy uciekać. I przecież idą po ciebie, wiecie. To nie było tak, że, wiecie, wiele razy faryzeusze chcieli go pojmać i go zabić. Wiele razy. Jest parę opisów, nie wiem dokładnie. Trzeba by to sprawdzić, ale nie wszystko jest opisane w Ewangeliach. Tyle, ile ludzi Jezus uzdrowił. Nie wszystkie uzdrowienia są opisane. Wiecie, on nie robił takiej, wiecie, masówki, hurtu takiego, nie? Nie wiecie, przyszli chorzy, uzdrawiam was. On do wszystkich podchodził indywidualnie, personalnie, rozmawiał. Jego to było jego pokarmem, jak powiedział do Samarytanki przy studni, aby czynić wolę Ojca. On po prostu karmił
chlubił się tym, że mógł po prostu uzdrawiać, pomagać. Dla niego to była frajda. On wiedział, że musi ten grzech, nie? Musi stać się tym grzechem i musi ponieść karę, nie? To było ciężkie. Ale kiedy uzdrawiał, to po prostu płynął w tym. Płynął w Duchu Świętym. Cieszył się, że to może robić. Właśnie z niego również taka niesamowita radość wypływała. Jest napisane, że namaścił cię Bóg olekiem radości, jak nikogo z towarzyszy twoich. Wiecie, oni go tam klepią, nie? Musimy się oddalić, zostaw ją, nie? Później przyjdziesz, bo oni cię złapią, nie? Denerwowali się, nie? A Jezus pełen pokoju nie słuchał ich, tylko powiedział do nich: każ dziewczynom zrobić krąg. I on zrobił taki krąg i on wszedł do środka, uklęknął i powiedział, że mają zatańczyć jakiś taniec. I one tak uśmiechnęły się i ci żołnierze, którzy szli pojmać Jezusa, pojawili się. W tym momencie, jak oni się pojawili, on tak przykucnął, one zaczęły tańczyć, oni przebiegli. W tym momencie, jak tańczyły ten taniec, Jezus ich uzdrowił i powstał z tego kręgu, wiecie? Kocham, jak Bóg do mnie mówi przez takie sny. Kiedy leżysz i odpoczywasz sobie, gdzie nie mógłbym tego wymyślić. Nie mógłbym tego nigdzie przeczytać. I właśnie kiedy śpisz, i nawet możesz poprosić Boga, żeby dał ci ten sen. Dlaczego nie? Taki sen. Coś specjalnego i specyficznego. Wierzę, że dla każdego Bóg z nas ma, nie? I wierzę, że mówi do was przez sny. Może nawet nie rozpoznajecie tego jako sny od Pana. Ja mam niekiedy też straszne sny. Ale wierzę, że diabeł ukradł coś takiego jak sny. Wielu z nas lekceważy to. I nadchodzi czas, że jest, że Bóg odnawia, zbudza swoją relację z oblubienicą, ze swoimi kochanymi i umiłowanymi, bo takimi jesteśmy. Abyśmy porzucili ten stary sposób myślenia, to, co zostało nam zakodowane, te myśli, którymi zostaliśmy zainfekowani, te obrazy, które wróg nam wpoił niejednokrotnie przez oglądanie telewizji. Bóg, Duch Święty chce nam dać swoje wizje, swoje myśli. On chce nas natchnąć, przygotować, natchnąć, czyli przygotować do tego, do czego jesteśmy przeznaczeni. I do czego nas stworzył. Królowanie polega na egzekwowaniu również niesprawiedliwości.
nie polega na samym, wiecie, balowaniu. Wiecie, popatrzcie się na przykład z Józefem. W śnie anioł przychodzi do Józefa i mówi mu, zabierz dziecię i żonę swoją i udaj się do Egiptu, nie? Bo tam czyha na życie dziecka ten zły. I wiecie, i w tamtej kulturze nie było czegoś takiego, że oni lekceważyli takie sny. On do nikogo nie szedł o poradę. On to zrobił. Nie zastanawiał się, czy to jest od diabła, czy od kogoś. Nawet te ludy... Nawet ludy pogańskie wierzyły w sny, nie? Poważnie traktowali. Widzenia senne, czy różne rzeczy, nie? Dlatego chcę wam pokazać, jak proste jest prorokowanie. Jak to nie jest takie nic skomplikowanego. Przychodzicie gdzieś, nie? I widzicie pierwszy raz jakąś osobę. I nawet nie jesteście świadomi pewnych myśli, które wam przelatują, kiedy widzicie kogoś pierwszy raz i nie interpretujecie tego, że ta myśl, kiedy widzicie kogoś, ma związek z tą osobą. Chcę, żebyście zauważyli coś takiego, że kiedy widzicie kogoś po raz pierwszy i nawet nie może w tym samym momencie, ale chwilę przed tym mieliście jakąś myśl a potem widzicie tę osobę, to w bardzo wielu przypadkach ta myśl ma właśnie związek z tą osobą. Wiecie, o czym mówię? I to właśnie Bóg do was mówi. To jest właśnie duch proroczy. I często jest tak, że mówicie właśnie tą myśl i to właśnie dla tej osoby. Macie na pewno coś takiego. Często właśnie, no zawsze to powtarzam, łatwiej i jakby spontaniczniej prorokuje się do ludzi, których widzi się pierwszy raz, nie? Niż do tych już znajomych. I na przykład do ciebie Darek, przed tym jak rozmawialiśmy dzisiaj, kiedy tam z tyłu byłem, to widziałem i miałem myśl, kiedy patrzyłem na ciebie, miałem myśl, że ty będziesz jakby, że stworzysz. Znaczy, nie myślałem konkretnie o tobie, ale myślałem o procesie tworzenia społeczności, że musi być najpierw myśl. Kiedy na przykład ktoś chce stworzyć jakąś maszynę, to ma myśl, nie? Jest potrzeba czegoś wyprodukować i ktoś sobie pomyśli, trzeba to wyprodukować i musimy stworzyć maszynę. I zaczyna się pierwsza myśl, prototyp maszyny
No i później dalej inne myśli dochodzą, jak to skonstruować. I ty masz takie myśli, żeby stworzyć społeczność tam, gdzie jesteś. Często jak czegoś pragniemy i tego nie ma, to w bardzo wielu przypadkach my właśnie potrzebujemy albo jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby to być tymi, którzy to stworzą. Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo. On tworzy, czyli na swoje podobieństwo, czyli też nas stworzył z możliwościami twórczymi. I właśnie ty jesteś tym, który stworzy społeczność tam, gdzie jesteś. Amen. Ja jestem, znaczy ja jestem, mam takie przekonanie, czyli wiarę. Nazwijmy to, to jak zwał. I to właśnie jest proroctwo. I tak powinniśmy traktować proroctwo. Że każdy ten, który ma Ducha Chrystusowego, a jeśli nie masz Ducha Chrystusowego, nie jesteś Jego, ma Ducha Proroczego. Macie rybu. A twój syn jest gdzieś? Gdzie on jest? Na zewnątrz. Mam słowo do twojego syna. Ale... Chętnie posłucha. Może jak przyjdzie. No i tak to wygląda, że możemy niekiedy nie zauważać tego, co już Bóg mówi do nas, co już mamy i prosimy o coś Boga. A rzeczywistość jest taka, że tu nie chodzi o proszenie, tylko o odkrywanie. A odkrywanie w rzeczywistości to nie jest nic innego jak objawienie. Objawienie właśnie to jest odkrywanie. Jeśli coś zakryte, widzicie? Zakryte przed twoimi oczami. To tam jest. To tu jest. Tego tu... To tu jest. Ta Biblia, ta książka tu jest, nie? Ty nie widzisz. To widzisz zarys. Coś tu wystaje, nie? Coś zakryte. Ale to tam jest. Nie? W pewnym momencie możesz nie wie... Przyjdziesz i patrzysz się, no... Ten materiał tu jest i nie możesz, nie zdasz sobie sprawy, że coś tam jest. Ale to tam jest. A ty nie wiesz, że to tam jest. Ale to tam jest. Może być, że tam nic nie ma. Nie? Bo tego nie widzisz. Dlatego mówisz, że tam tego nie ma. I Bóg to już ma dla ciebie. Już ci to dał. Już stąpił na wysokości i darami ludzi obdarzył. Już zdeponował to, gdzie? W Kościele. W Kościele, czyli w swoich wywołanych, wybranych, powołanych z tego świata. I to tam jest. Gdzie? W tobie. Jesteś wybrany? Powołany? Czyli to jest w tobie. I masz problem. Problem polega na tym, że musisz to odkryć. Problem polega na tym, że musisz przestać prosić. Tak naprawdę. Problem polega na tym, że musisz się dowiedzieć, kim jesteś. I czym łaskawie Bóg cię obdarzył. W Chrystusie Jezusie.
Musisz się dowiedzieć, kim jesteś. Był taki komiks. Fantastyczny, pamiętam. Teraz mi się przypomniało. Jansson albo Jan, człowiek znikąd. Czy Jason, nie wiem. Bardzo lubiłem to. I wiele dusz nie wie, skąd jest, skąd przybyła i dokąd zdąża. I czym łaskawie zostaliśmy obdarzeni przez Boga. Dopóki Bóg tego im nie objawi przez swojego ducha. I ktoś ci może opowiadać, o, masz to. Masz to i mówić, jak to smakuje. Jakie to jest piękne. Jakie te dary są cudowne. Jak możecie nauczać, jak się w nich poruszać. O. I on ci opowiada o tym, jaki to jest, jaki zarys tego jest. Ale tego nigdy nie doświadczyłeś, nie widziałeś tego. Nie zasmakowałeś tego, nie dotknąłeś tego swoimi rękami. On ci opowiada tylko, co to jest. I słuchasz tego. I nawet marzysz i nie wiesz, o czym marzysz. Ale właśnie Duch Święty zdejmuje tę zasłonę. I to właśnie jest objawienie. To jest właśnie z objawienie tego, kim jesteśmy i z czym nas Bóg łaskawie obdarzył w Jezusie Chrystusie. Że wraz z Nim dał nam wszystko, co nam jest potrzebne do życia i pobożności. Że niczego nam nie żałuje. Jedno z imion Boga, jak wiecie doskonale, jest Bóg, że On jest El Shaddai, Bóg obfitości. Pierś pełna mleka. Nic więcej dziecku nie potrzeba. Kiedy napije się tego mleka i jest odstawiony od piersi. Już nic nie potrzebuje. Nic nie potrzebujesz, tylko Jego obecności, Jego łaski. Ludzie tak lgnęli do Jezusa, bo właśnie nikogo nie potępiał. Nie nakładał jarzma jakiegoś na ludzi. Wręcz przeciwnie. I mam do was dobrą nowinę. Do siebie też. On jest wciąż taki sam. Amen. Wciąż taki sam jest. On jest ciągle łaskawy. Nic się nie zmieniło. Jest nawet lepiej. Raz kiedy rozmawiamy z różnymi ludźmi, którzy się chrzczą, to słyszy się, przejawia się takie pytanie, że o, ja wolałbym żyć w tamtych czasach Jezusa, kiedy On chodził, niż teraz. Wtedy było lepiej. No, powiem wam, zdania są podzielone, ale myślę, że nieprzypadkowo ja, ty,
My urodziliśmy się tu, gdzie urodziliśmy się, nie? Bóg tak zadecydował. A jeśli On to zadecydował, to chwała Mu za to i wykorzystajmy to. Wykorzystajmy te dary łaski, którymi on nas obdarzył. Tak w tej przypowieści, nie? Dał tym sługom te talenty, konkretnie to były pieniądze, nie? I mówi, obracajcie, nie? Ja idę sobie. Daję mu wolność, obracajcie. Róbcie sobie z tym, co chcecie. Co mnie do tego? Widzicie? Kiedy ktoś przychodzi do ciebie i daje ci kasę, nie dar, nie? No to... no to jest normalnie, że to już jest twoje, nie? A nie tego, który ci to dał. Gdzie? No. Bóg tego nie będzie robił za nas. Rozumiecie? Bóg nas... Myślę, że są proste słowa, ale niekiedy nie tak czytamy je i myślimy, że, one to, że to jest takie nieważne. Ale co powiedział wczoraj... Jak ma nazwę? Ojejku. Nie. Mariusz. Nie. A co powiedział? Synek Odeby, jak ma na imię? Ksawery. Ksawery powiedział fajną rzecz. Że Jezus jest w niebie. No bo jest w niebie. Wiecie, niekiedy mówimy, o Jezus jest w moim sercu. No Jezus jest w niebie. No. Rozumiecie, o co chodzi? My tu jesteśmy na tej ziemi. Jezus jest w niebie, nie? My na Niego czekamy, nie? No dobra, no Jezus jest w naszym sercu, ale... Ale patrz, Jezus ludzi darami, stąpiwszy na wysokość, ludzi mi darami obdarzył. Czyli my dysponujemy. Jezus zawartą mądrość, Paweł mówi, w Kościele. Czyli wywołanych, żeby co? Okazać swoją mądrość. W czym? W nadchodzących wiekach. Paweł mówi. Paweł to mówił ile? Prawie 2000 lat temu, tak? Czyli ta mądrość zaczyna się objawiać. Gdzie? Świat ją zobaczy? Wywołanych. Kto jest wywołany? Kto jest powołany? Wierzący. Widzicie? Musicie przyznać się do tego. Może nie musicie. Złe słowo. Potrzebujecie. Macie taką potrzebę. O! Bardzo dobre słowo. Potrzeba. Bóg w Chrystusie zaspokoi wszelką waszą potrzebę. My mamy potrzebę dowiedzieć się, kim jesteśmy. Bo jest wiele dusz, które są zabłąkane i nie wiedzą, kim są. I dlatego mamy problemy, bo nie wiemy, kim jesteśmy. Rozumiecie? Kiedy dowiesz się, kim jesteś, a potem się dowiesz, kim Bóg cię obdarzył, odkryjesz te dary, że zostaliśmy powołani do tego, żeby królować z Nim i zaczniemy egzekwować to królestwo. Zaczniemy być ludźmi łaski. Ludźmi, którzy uzdrawiają innych
nawet się nie modląc o to, nawet nie dotykając ich, tylko przechodząc koło nich, kiedy jest napisane, że cień uzdrawia. Kiedy ta świadomość, kim jesteś, do tego stopnia wzrośnie w tobie, będziesz miał inny problem niż teraz. Inny rodzaj problemu. Będziesz miał problem z prześladowaniem twojej osoby. Tak. Doczekamy się czasu, kiedy będziemy zamykani w więzieniach za to, kim jesteśmy. Amen! Co robimy? I co robimy? Mi Bóg to objawił jakieś ponad 3 lata temu, że tak, pokazał mi to, że w Polsce będzie taki czas. Kiedy moja żona Krysia napisała, podzieliła się świadectwem, że w pracy uzdrowiła kobietę z bólu ręki, znaczy z kontuzji ręki, jak ją wózek witłowy potrącił i nie mogła podnieść ręki, zaczęła to robić, to ludzie zaczęli pisać, a to ty nie uzdrowiłaś, ty nie uzdrowiłaś. Pycho, mówisz, że to powinnaś napisać, że to Jezus uzdrowił przez ciebie. Rozumiecie, o co chodzi? Bóg jest w niebie, jest też takie słowo. I On czyni, co zechce. Kto jest jego ciałem teraz? My! Powiem wam słowo z Kolosan. Przeczytajcie sobie to, jaki tam jest kontekst. Znajdźcie sobie. Ja wam nie powiem, w którym rozdziale, w którym wersecie. Sprawdźcie. Jest napisane, że rzeczywistością natomiast jest Chrystus, a w internalnej to słowo brzmi, rzeczywistością jest ciało Chrystusa. Amen. Kto? On tak się z nami utożsamił. On tak się z nami utożsamił, że nazywa nas swoim ciałem. Nie tylko nazywa, ale rzeczywiście nim jesteśmy. Jest to kontrowersyjne dla was? Nie. Kiedy ciało Chrystusa, jego wywołanie, zacznie się zachowywać tak jak Jezus się zachowywał, chodząc po ziemi. Wtedy dopiero się zacznie. Halleluja! Zabawa.
słodka społeczność z Duchem Świętym i to, co On mi odkrywa, pokazuje. Przeżywa, powiem, przerasta moje zrozumienie. Ale chcę iść za tym. Przewyższa moje pojmowanie i moje zdolności. Każdy komputer ma jakąś zdolność przetwarzania, nie? No i ja mam zdolność przetwarzania tego, co mi Bóg mówi. Znaczy, jeszcze wróć. No nie mam takiej zdolności, ale wiem, że On mi w tym pomaga. Tak jest napisane, że mamy być wierni w małym, nie? A On powierzy nam te większe rzeczy, nie? Te większe zadania, które mamy do spełnienia. Jezus sam powiedział, że większe rzeczy będziecie czynić. Halleluja! No, no dobra, okej. Czytamy, co Jezus czynił. Wow! Panie, ja bym chciał tylko tak... No, 5% robić tego, co ty robiłeś. I to wystarczy. Tak jestem zbawiony z łaski za darmo. Tak 5% mi to wystarczy. A Jezus patrzy się... No nie wystarcza mi to. Chcę się... Wiesz co, masz problem. Synu masz, córko masz problem. Czemu? No bo ja jestem Bogiem obfitości. Ja chcę, żebyś był tak jak ja. Ale wiesz co? Jesteś tak jak ja, ale... Taki bonusik ci dam. Przecież robiła większe rzeczy niż ja. Co ty na to? Jak na lato. Halleluja, amen! Bo ja idę do Ojca. A takiej sytuacji jeszcze nie było. Rozumiecie? Jaka teraz jest? Teraz jest czas łaski. I wykorzystajmy to, że jest czas łaski. Niech Duch Święty da wam po prostu zrozumienie i słuchajcie tego. Bo ja w ogóle powiem wam szczerze, że nie przygotowywałem się na to, co teraz będę mówił. A będę mówił to, co miałem mówić, jutro będę jeszcze mówił. A to, co mówię, to w ogóle o tym nie myślałem, że będę to mówił. Rozumiecie to? Może 3%. To chyba będzie pierwszy wykład, który obejrzę bez chęcią. Żadnego wykładu, który głosiłem, który był nagrywany, nie oglądałem do końca. Alleluja! Rozpycho! Zwołem to. I Kacper, tak? Jest Kacper. Wczoraj jak tak patrzyłeś, jak gram na gitarze, pamiętasz ten moment? To Duch Święty mi mówił coś o tobie. I w rzeczywistości ja prorokowałem, grając do ciebie. Teraz ci powiem, co prorokowałem. Bóg daje ci marzenia pewne twojego serca, twoich myśli. Marzysz o pewnych rzeczach. Wiem. I... Nie martw się. Wszystko to, co w twoim sercu jest, co się urodziło, to urodziło się od Ducha Świętego. A ten Duch Święty...
Kiedy pójdziesz za Nim, będziesz poznawał Jezusa przez Ducha Świętego, to On wypełni wszystko to, co dał do Twojego serca. Wszystko to się stanie w swoim czasie. Ale fakt jest taki, że przychodzi czas takiego przyspieszenia do Twojego życia. Będzie różnych wiele wydarzeń w Twoim życiu, które będą od Boga i Bóg właśnie będzie mówił również przez sny do Ciebie. Masz różne dary, które Bóg dał Ci. I zaczniesz to właśnie odkrywać. Masz takie serce, które chce się podobać Bogu. Chce być Mu posłuszne. A On to bardzo mi się to podoba. Posłuszeństwo. Proste posłuszeństwo. Nic nadzwyczajnego. Amen.